23 lipca obchodzimy święto świętej Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy i patronki Europy. Brygida urodziła się w roku 1303 na zamku Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Rodzina ta była bardzo religijna. Ojciec co tydzień przystępował do sakramentu pokuty i Eucharystii. Odbył także podróż do Hiszpanii na grób świętego Jakuba w Kompostelli. Według żywotów Brygida miała od dzieciństwa cieszyć się oznakami szczególnej przyjaźni z Panem Jezusem. Kiedy miała 7 lat, ukazała się jej Najświętsza Maria Panna i złożyła na jej głowie tajemniczą koronę. 3 lata później zjawił się jej Chrystus ukrzyżowany. Na widok męki Pana Jezusa Brygida miała zawołać: „O mój kochany Panie, kto Ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie”. Kiedy Brygida miała 12 lat, zmarła jej matka. Ojciec zabrał na swój zamek rodzeństwo Brygidy, Katarzynę i Izabelę, a Brygidę oddał na wychowanie do wujenki, na zamek w Aspanas. Surowy tryb życia, jaki na zamku wprowadziła wujenka, odpowiadał Brygidzie, która chciała cała należeć do Chrystusa. Wbrew swojej woli, Brygida została wydana w 14 roku życia za syna gubernatora Westergodlandu, 19-letniego Ulfa Godmarsona. Po ślubie w roku 1316 przeniosła się na zamek męża. Chociaż utratę dziewictwa opłakiwała rzewnymi łzami, umiała w swoim małżeństwie dostrzec wolę Bożą i starała się być dla męża najlepszą żoną. Trafiła też na dobrego człowieka, dlatego żyli szczęśliwie razem 28 lat. Pałac Brygidy należał do najświetniejszych w kraju. Było w nim zawsze rojno od gości. Brygida dbała o to, by wszyscy wchodzący w jej progi czuli się dobrze. Kierowała domem i gospodarstwem wzorowo. Dbała o służbę, z którą codziennie odmawiała pacierze. Nie pozwalała wszakże na żadne pochulanki i zbyt swobodne zachowania. Szczególnie jednak była oddana mężowi, okazując mu przywiązanie i wprost matczyną opiekę. Dała mu 4 synów i 4 córki: Martę, Karola, Birgera, Benedykta, Gudmara, świętą Katarzynę Szwedzką, Ingebergę i Cycylię. Na wychowawców dla swoich dzieci dobierała pedagogów o odpowiednim wykształceniu i głębokiej wierze. Każde dziecko miało inny charakter. Trzeba było ze strony matki wiele subtelności, by ukształtować ich osobowość, a nie dopuścić do wypaczenia ich charakterów, bowiem mąż był często poza domem, zajęty sprawami publicznymi. Nie zaniedbała wszakże Brygida wśród tak licznych zajęć rodzinnych troski o własną duszę. Jej kierownikiem duchowym był uczony wiceprzeor cystersów Piotr Olafsson. Na jej prośbę jeden z kanoników katedry, Maciej, przetłumaczył Pismo Święte na język szwedzki, by Brygida mogła w nim się rozczytywać. Na jej życzenie kanonik ten ułożył również komentarze do Pisma Świętego. W roku 1332 Brygida została powołana na dwór króla Magnusa II w charakterze ochmistrzyni. Korzystając z osobistego majątku, jak także z majątku króla, nad którym otrzymała zaszczytny zarząd, hojnie wspierała kościoły, klasztory i ubogich. W 1339 roku utraciła nieletniego syna. Dla uproszenia błogosławieństwa Bożego dla całej rodziny udała się z pielgrzymką do grobu świętego Olafa. Tradycją w domu były pielgrzymki do Kompostelli i Brygida wraz z mężem udała się do grobu świętego Jakuba Apostoła. Pielgrzymka ta trwała rok, towarzyszył im spowiednik, który później opisał całą podróż. Po powrocie z pielgrzymki Ulf wstąpił do cystersów, gdzie zmarł w lutym 1344 roku. Brygida stała się wdową. Postanowiła odtąd oddać się wyłącznej służbie Bożej i pełnieniu dobrych uczynków. Długie godziny poświęcała modlitwie, mnożyła akty umartwienia i pokuty. Naglona objawieniami, pisała listy do możnych tego świata, napominając ich w imię Pana Boga. Królowi szwedzkiemu i zakonowi krzyżackiemu przepowiedziała kary Boże, które też niebawem na nich spadły. W roku 1352 wezwała papieża Innocentego VI, aby powrócił do Rzymu. To samo wezwanie skierowała w imieniu Chrystusa do jego następcy, błogosławionego Urbana V, który też w roku 1367 faktycznie do Rzymu powrócił.
Kiedy zaś papież, zniechęcony zamieszkami w Rzymie, powrócił do Awinionu, przepowiedziała mu rychłą śmierć, co się niebawem spełniło. Niemniej żarliwie zabiegała o powrót do Rzymu papieża Grzegorza XI. Była hojna dla fundacji kościelnych i charytatywnych. Dom jej stał zawsze otworem dla potrzebujących. Z poparciem króla, który na ten cel ofiarował jedną ze swoich posiadłości i za zezwoleniem Stolicy Świętej, Brygida założyła nową rodzinę zakonną pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, zwaną często Brygidkami. Jej córka, święta Katarzyna Szwedzka, w roku 1374 została jego pierwszą opatką. W roku 1349 Brygida udała się przez Pomorze, Niemcy, Austrię i Szwajcarię do Rzymu, by uzyskać odpust z okazji roku jubileuszowego 1350. Chodziło jej również o zatwierdzenie reguły swojego zakonu. W Rzymie też założyła klasztor swojego zgromadzenia. Korzystając ze swojej obecności w Italii, Brygida przewędrowała wraz z córką cały kraj, nawiedzając pieszo ważniejsze ówczesne sanktuaria: świętego Franciszka w Asyżu, świętego Antoniego w Padwie, świętego Dominika Guzmana w Bolonii, świętego Tomasza z Akwinu w Ortone, świętego Bartłomieja w Benevento, świętego Macieja w Salerno, świętego Andrzeja Apostoła w Amalfi, świętego Mikołaja w Bari oraz świętego Michała Archanioła na Monte Gargano. Do Rzymu powróciła dopiero w roku 1363, natomiast w roku 1372 udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Miała wówczas już 70 lat. Po powrocie do Rzymu, zmęczona podróżą, zmarła w opinii świętości 23 lipca 1373 roku, w dniu, który przepowiedziała. W jej pogrzebie wzięły udział tłumy wiernych. Był to prawdziwy hołd, jaki złożył jej Rzym. Kroniki głoszą, że z okazji pogrzebu świętej Brygidy wielu chorych zostało uzdrowionych. Jej ciało poprzez Korsykę, Styrię, Morawy i Polskę sprowadzono do Szwecji, gdzie złożono je w klasztorze Wadstena, który sama założyła. Dzięki staraniom córki świętej Katarzyny została kanonizowana już w roku 1391. W 1489 roku złożono relikwie matki i córki, to jest świętej Brygidy i świętej Katarzyny Szwedzkiej, w jednej urnie. Kiedy Szwecja przeszła na protestantyzm, relikwie te zaginęły bezpowrotnie. Brygida pozostawiła po sobie Księgę Objawień. Wkrótce znała je cała Europa, była wielokrotnie przepisywana. W księdze tej święta Brygida spisała przepowiednie dotyczące Kościoła, papieży żyjących w jej czasach, losów państw i ówczesnych panujących oraz odnośnie do przyszłości wielu innych osób. Była przekonana, że pisze to, co jej dyktował Chrystus. Nawoływała do poprawy obyczajów, groziła karami bożymi. Dzieło to miało wśród teologów sporo przeciwników. Mimo aprobaty papieży Grzegorza XI i Urbana VI, dzieła świętej Brygidy były przedmiotem ataków i dyskusji nawet na soborach w Konstancji i w Bazylei. Brygida, jakby w przeczuciu, ile kłopotów narobi ta księga, dała ją najpierw do przejrzenia teologom. Ostatecznej aprobaty pismom świętej Brygidy udzielił Kościół w akcie jej kanonizacji. 1 października 1999 roku święty Jan Paweł II ogłosił świętą Brygidę współpatronką Europy razem ze świętą Katarzyną ze Sieny i świętą Teresą Benedyktą od Krzyża. Święta Brygida jest także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci. W ikonografii święta Brygida przedstawiana jest w ciemnowiśniowym habicie z czerwonym welonem, na nim korona z białego płótna z pięcioma czerwonymi znakami symbolizującymi pięć ran Jezusa. Czasami siedzi przy pulpicie i spisuje swoje wizje. Jej atrybutami są heraldyczny lew, korona, księga, którą pisze, ptasie pióro, pielgrzymi kapelusz, serce oraz krzyż. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnicę nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna. Spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.
Kiedy